I want to be a trendash, a trendash. 5:20, 5:20. Cześć, witam was wszystkich moi drodzy, bardzo serdecznie, ja jestem Zed i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku 2 vs 2 z Szymonem tym razem. Elo. Cześć Szymon, witam wszystkich. Szymon jest na górze, tak jak to zawsze jest, prawda? Ty jesteś na górze. Tak, Adam jest Kuba. Tak, ja jestem na dole i dzisiaj moi drodzy gramy sobie 2 vs 2 dziwnymi deckami, bo Szymon będzie miał taki deck jak się wam teraz na ekranie wyświetli, a ja będę grał dosłownie tym deckiem, więc kurde, no będzie trochę zadymka. Na pewno tutaj będziemy bazowali na kooperacji bardziej niż na skillu, bo te deki są dziwne po prostu i jeżeli dobrze się tutaj jakby skleimy, no to powinniśmy wygrać. Co nie, Szymon? Zdecydowanie, jeżeli dobrze się skupimy i dobrze będziemy się komunikowali i dobrze będziemy ogarniali nawzajem swoje strategie, to na 100% wygramy. No jak, Szymon? Dobra, to co? Wbijamy już do samego meczku, jeszcze muzyczkę tutaj włączę. Niech sobie gra muzyka. I dawaj, widzimy się już, moi drodzy, w samej walce. Dobra, jesteśmy, moi drodzy, w pierwszej walce, lecimy z koksem. Dobra, goście też mają 10 level, to jest plus, jak najbardziej, bo czasami wyszukuję takich przeciwników, że kurde, nie da się grać. Ty masz 10, a gościu ma, załóżmy, 12, nie? Enemy team. No tak, to jest trudne, bardzo trudne. Czekaj, troszeczkę ściszę. Dobra, lepiej nie. Dobra. Kurde, ale rakietę na dół, w wysokim levelu mają. Puszczamy po prostu minerów tutaj, nie? Bo to jest miner control. Dobra, to dawaj minery. Patrz, jakie idealne! Nice! Niepotrzebny zap trochę, ale jest gitara. Dobra. No tak, puściłem go zanim zarąbałeś tych, nie? No nie, okej. Dobra. Bowler? Dajemy radę. Obronę mamy. Trochę overkill, ale daje radę, dobra. Okej. Tutaj rzucę Dead Goblina. Na trochę niskim levelu, ale daje radę. Piąty. O kurde. No byłem na czwartym i tak go ulepszyłem, więc... Ulepszyłem w ogóle trzy karty tutaj tylko. No bowler! No! O, już myślałem, że bowler rzucam. Dobra. O kurde, no to fajnie. Nie rzucaj zapa, bo nie będziemy mieli nic na obrony dosłownie. Tak. Ty też masz tornado? No tak, oboje mamy tornado. Kurde, ale jednak dużo nam zadają. No, bardzo dużo. Ajajajajaj. No, mogę. Powierzy. Trudne deki. Dobra, Szymon, nie podawaj się. W ogóle dzisiaj był Szymon live i co powiesz? Fajny live czy nie fajny był live? Był fajny live, bardzo fajny live był. Bo ogólnie, ej Kuba, bo to jest Rocket Cycle, bo to my musimy rakiety rzucać, nie wiem czy wiesz. To rzucaj. Dobra, bowler, jak jedną bombkę by rzucił. Kurde, on w hoga rzucił. Dawaj tornado. Dobra, daję dobra, tornado, super, daję super. Tornado. Okej, okay. Pana tego wizarda jak tankuje wieżę nagle. Kurde no. Kicha trochę. No, kiszka z maszkiem. Trochę... Nie z takim maszkiem. Dobra, dawaj rakiety na lewą, to może jeszcze tu przeżyjemy. Nie, bo zapomniałeś o obronie. No i tak nie miałem nic, musiałem przetasować. Wydaje mi się, że troszeczkę niskie levele na przykład tego Dark Goblina nas zgubiły, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, chociaż jedną wieżę mamy. No, chociaż koronkę mamy pod. Dobra, to spotkamy się w drugiej walce, moi drodzy. Dobra, elo, witamy, moi drodzy, już jesteśmy tutaj, jeszcze sobie szybko polepszam tego Battlerama, Szymon, mam nadzieję, że pozwolisz. Tak, ja już tam, bo ty masz Battlerama w deku, tak, dobra. Szybko, moi drodzy, Szum mnie zaczepia, czy długo. Ale wiesz, co ci powiem jeszcze, Szymon, ogólnie? Powiem ci, Szymon, że... Jaki ty masz deck? W ogóle opowiedz coś o swoim decku widzom, bo to myślę, że będzie ciekawe. No ja mam strasznie powietrzny deck, to jest taki typowy deck właśnie pod Lava Handa, tylko że mam dwa budynki, to jest coś takie dziwne, ale widzę, że ja tutaj mam jedyne budynki, dlatego też tak
Ja nadrabiam tutaj wszystkie budynki. Ja polepszałem kurde wszystkie karty, mam nagle z barbarianów level 8 mam 12, więc jest gitara. Dobra, ogólnie Szymon ma taki deck bardziej powietrzny, nie? Bo ty masz troszeczkę tak... Tak, a ty masz bardziej właśnie tak. ziemię. Ja mam w 100% właśnie kurde ziemię i to wiesz, mam barbarzyńców, nie? Rój barbarzyńców, czterech barbarzyńców oraz jeszcze Battle Rama do tego, więc może być ciekawie. Dobra, zaczynaj kurde, nie masz lawy, szkoda, bo tu jest w ogóle wiesz... bo wiesz jaka tu jest zadymka? Patrz. Dobra, ładnie. Wiesz jaka tu jest zadymka, Szymon? No jaka? Że ty masz lawa, a ja mam Graveyarda, to jest dobre naprawdę. No, to połączenie może być ciekawe na pewno. Dobra. Kurde, ja mam nadzieję, że to wy... oj. Dobrze. No nie tak dobrze. Dobrze, bo chociaż... Za blisko trochę wystawiłem. No. Dobra, dawaj lawę. Stary, zbieraj na lawę. Dobra, i dawaj. Dobra, tylko muszę mieć eliksir, nie? Kurde, nie wiem co bym dał teraz w sumie. Okej. To dawaj tą lawę. Ja no czekaj, tylko mówię, chcę mieć 8 eliksirów co najmniej. Żeby mi cokolwiek wystawić. Dobra. O, i leci, ale dobra, nie. No i leci lightning. Lightning, co ja gadam. Inferno? Dobra, dawaj Inferno i teraz spamujemy gościa. Dawaj, spam. Nie mam jakiegoś tego. O kurde, to może być niezły spam. Ajajaj! Dobra, patrz na ten spam, teraz patrz na ten spam, jak się rozwaliły. Ale wszystko, no właśnie widzę, wszystko blokują. Dobra. Ale nie, no wszystko tam właśnie ten Knight i ten blokują. Kurde. O kurde, jeszcze ten elektrowizor to od nich. Lipa trochę. Ajajaj. No, trochę lipa. Myślałem, że to trochę lepiej wyjdzie sobie. No, bo wyszło beznadziejnie. W sensie prawie nic im nie zadaliśmy. Dobra, o Bomber Tower. Na piątym. Kurde. No to dobra, masz lawę, nie masz kurde. Dobra, to no trzeba, nie mam. Trzeba coś zrobić, żeby kurde ich tutaj zaatakować jeszcze, bo dobra, tak... dawaj tą pekkę. To dam ją z tyłu w sumie. Okej. Okay. Dawaj te miniony w sumie. Trochę za blisko. Okej, okay. Leci znowu ta babka. Kolejna lava hunt, no. Okej. Okay. Dobra, spróbuję to barbarianami. Jakoś przykosić, bo mam je na 12 więc git. Dobra, dawaj. Elektrowizard jeszcze na tą stronę. Ale patrz, bo ten to cię przygasi, patrz, bo to będzie wieża. O, chociaż nie, patrz. Bo Inferno to będzie dobre. Nie, dobra. No. Dobra. Dobra, patrz to. Zapuść tam czy coś. No, zaraz Poisona wystawię. Oj, kurde. Dobra, to da radę. Patrz. Pa, blokuj nas. No nie. Daj Inferno. Kurde. Nie miałem eliksiru. Aj! Jest! Cudem, nie, dobra, i tak to przegrywam, oni jakiegoś... Tak, rakieta mają. Kurde, beznadziejnie. Druga walka, przegraliśmy. Well played, ale... No, deck ciekawy, powiem ci, deck ciekawy. Dawaj, zagramy no, sobie jeszcze tym deckiem. Dawaj, jeszcze raz. Jeszcze raz? Jeszcze raz chcesz? No, dawaj, da. Tym deckiem jeszcze raz. No w sumie fajny deck. Naprawdę, fajny deck, tylko kurde. Bardzo fajny, też mi się podoba. Lava Handem strasznie uwielbiam zawsze grać. No dobra, to lecimy drugi meczek tymi samymi dykami oczywiście. Dokładnie, kurde, dwa mecze przegrane, więc teraz wypadałoby, kurczę, tutaj coś wygrać. Znowu nie masz lawy! Znowu lawy nie ma. To jest nie fair. No, ale unlucky, naprawdę, to jest strasznie unlucky. Dobra. Daj tu tego... Elektro daj, no. Znaczy Wiza, no. Kurde, już. Ale trzeci level tego, niedobrze. Dobra, ale mamy tego, Eliza w takim razie, spoko nawet. Dobra, on go tam zgasi. Dobra, spoko. O kurde, bo patrz, bo oni się zlustrowali. Albo mieli po prostu drugiego. Dobra, super. Teraz zapa, bo mogę coś wystawić. Dobrze. Dobra, czekaj, ja to zapuję szybko, bo jednak... O kurde! O kurde, ale ofensywa poszła, ty. Co? Jak my to... Inferno Dragon, no ale dobra, no. Szybko i tak tego nie zniszczymy, nie? Ja pierdziule, nie... I teraz, kurde, i teraz byśmy no zrobili kontrę. No patrz, ile te Mega Knighty biją. No wiesz. Stawiasz takie dwa Mega Knighty, GG. GG, well played. Ale czwarty level nagle tego mają, kurde. Pa, czwarty level Inferno Dragona versus pierwszy, to jest masakra jakaś. Dobra, kurde. Ale ciągle jest unlucky, no, że lawy nie ma nigdy na pierwszy ten. Dobra, to chociaż wiemy co oni mają. Pekka syna ludziem dwóch Mega Knightów ciśnie, więc no.
Ja myślę, że ten drugi budynek w tym deku jest strasznie zbędny. No w sumie, bo ty jeszcze masz go na piątce, nie? Dobra, dawaj go. Dobra, dobra, spoko, co sobie zakosimy. Gitara. No, to na easy. Weź coś dostaw. Albo... Dobra, to ja też dostawię coś. No super. Jeden Mega Knighty po barbach, nie? To jest genialne, to jest genialne. Dobra, fajnie. Ale patrz, zadajemy dużo. Zadajemy dużo, naprawdę. No, zadamy dobra, super, super. Pobierze. Pobierze, dobra, super. Dawaj prawą lawę teraz dawaj. Na prawo lawę. Już. Tylko eliksir sobie zbieram. Dobra, ja jakby co pekki nie wystawiam, bo oni mają, wiesz, double. Więc pekkę muszę na obronę dać, bo nas od razu zjadą. Okej, nie wyrzucę nic, spoko. I teraz, kurde. Okej. Okay. O, Boże. Ty... Dobra. Nie poison, Boże, chciałem elektro. Poison to jest słabo, ale git. No, chciałem dać elektro, pomyliły mi się karty. Dobra, stary, dawaj teraz full spamuj. Spamuj tam. Patrz, ja ich po prostu zaspamuję, bo wizardów wszystkie wystawili wizardy. No. Dobra. Ale mają. Patrz, tego, ładnie. Ładnie, nice. Uhu. Dobra, dawaj. Co tu się dzieje? Dawaj. Nice! Kurde! No, wylosie, żeś go, kurde, ten. Nie, dobra, to jest good game, no kurde. Dwa razy mega. Pierdziule. No tak. Dobra, moi drodzy, to widzimy się już w ostatniej walce w takim razie. Tak, w ostatniej dzisiaj walce z trzecim deckiem, chyba że tak. Trzecim deckiem znowu zagramy razem. Nie, raczej nie, bo tym sobie nie radzimy. Raczej dobra, nie. Widzimy się w kolejnej walce, moi drodzy. Okej, moi drodzy, już zbudowaliśmy nasz czwarty, czyli ostatni troll deck na arenie 2 vs 2. Może nie troll, ale taki bardziej, wiesz, taki trochę dziwny deck, nie? Dobra, jeszcze przed rozpoczęciem gry sobie kupię jedną Nightwitchkę w sklepie. I możemy, panie Szymonie, lecieć. Kurde, już prawie wszystkie te karty z tego deku będę miał za niedługo do ulepszenia. Ale dobra, lecimy, moi drodzy. No i Szymon gra po prostu sobie Lava Handem z Baby Dragonem, a ja gram Golemem z Baby Dragonem, więc mogą ja być... Ja gram akurat tu Golem, Lava Hand, thanks. Good luck, Golem. Lava Hand. Więc mogą być naprawdę niezłe dymy. Dobra, kurde, a ty znowu nie masz lawy! Kurde, no. Co tu się dzieje? Dobra, ja stawiam... Golema z prawej i lecimy, kurde, Szymon. Mam nadzieję, na tą samą stronę lecimy? Oj, źle to wystawiłeś, serio. Elixir Collector się zawsze z tyłu wystawi. Tutaj się wystawia, tu gdzie daje ci deloga. Bo tak. No ale ty też masz Elixir Collector, dlatego nie chciałem tobie zabierać miejsca, nie? Ale ja nawet nie miałem w slocie. No, no to już inna sprawa. Mogłeś popatrzeć, ale dobra. Dobra, to teraz, kurde... Dobra, ja to zlightinguję. Ja to zlightinguję. Dobra, balona mamy. Dobry atak mamy. Bo oni jednak stracili tą rakietę. Jak chcesz, to mam tu zapa. Dobra. Okej. Mniejsza. Teraz są to. Nice! Nice! Dobra, double balon, nice! Teraz są wieże, nice. Stracili... jeszcze balon! Co? No nie, myślałem, że kurde, on jeszcze więcej strzałów. Dobra, tutaj to damy. Okej, daj to, super. Ajajaj. Uwaga, szkietony. Ale dymy, co tu się dzieje, jak my to obroniliśmy. Strasznie. Dobrze nam idzie. Dobra, ja sobie teraz kolektor dam tutaj, myślę, po lewej, chociaż... No nie wiem. No daj po lewej, bo wtedy nie strzelam rakiety, nie? Będą musieli albo strzelić w drugą wieżę, tylko albo się tam. Boję, że po prostu nie będziemy mieli eliksiru na obronę teraz, ale dobra. Dobra. Nie, oni nic chyba takiego nie... To ja wystawię, bo ja nie mam, bo ja muszę przetestować i tak. Tylko zrób coś z princeską. Dobra, to spróbuję tutaj dać Baby Dragona. Bo ja nie mam nic. No i nie wiem co teraz... Okej. On ci niszczy, to ja zostawiam swój, dzięki za jeden eliksiru. I teraz zostawiamy mój. Ale tak wyszedł w sumie na tym, z tym na plus. No tak, bo jeden zyskałeś, no. Dobra, dawaj tą lawę. Zapraszam rzucić rakietę. Pa, rzuca lightinga, jeszcze sobie dwa eliksiru biorę. Dobra, myślę, że Golem będzie osobą, która będzie biła damage. Lawa będzie jako pierwsza. Ty, jakie strzałki ofensywe. Dobra, no właśnie, zostawmy tą drugą stronę. Dobra, stary, ja tutaj będę... Patrz, ile w ogóle nam zadali... Co to było, jakie lagi? Patrz, ile w ogóle nam zadali po prawej stronie. Samym tym? Niemożliwe, nie, oni coś tam dostawili. Nie, samym tym. Samym... Jak to tak? On no, to nie zadaje to... przecież. Zadaje, naprawdę. Dobra. Nie może. Broń, serio, samym tym. Czekaj, Elixir Collector, ładnie. Dobra, lightning chyba. A, dobra, nawet nie lightning.
Nie ma po co, nie ma po co Ledginga. Dobra, nice i good game. Nice. Good game. A, dobra, no tak, bo 2-1. Dobra. Ta, pierwsza walka, kurde, wygrana, nie? Dopiero pierwsza. Cztery walki. Ale, no tak. Ale wiesz, graliśmy też takimi dekami, którymi wcześniej jednak nie graliśmy, co nie? To też dużo zmieniło. Dobra, Szymon, to co? Kończymy w takim razie ten odcinek. Sporo, ale to ja po prostu długo nie grałem. No tak, w sumie. Dobra, kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to gitara, nie? A jeżeli nie, no to kiedyś będą lepsze. No to trudno, macie problem. Nie, no. Kiedyś będą lepsze. Dobra, moi drodzy, kończymy ten odcinek. Dzięki wielkie za oglądanie. Pozdro i wbijajcie jeszcze kanał Szymona, jeśli on chce. No i siema, wbijajcie na live i siemanko. Do zobaczenia. Hej.